Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Znania i Nieznania. Dzisiaj jest trener, legenda polskiej piłki ręcznej, Krzysztof Kisiel. Witam Cię, Krzysztofie. Witam serdecznie. Znania, ale nieznania. No może w końcu się dowiem o Tobie coś więcej niż wiem, a znamy się przecież od lat, gdy było. To już jest kawał czasu, tak, nie ulega wątpliwości. Niemniej jednak o Tobie dzisiaj ten program. Nie o nas, nie o naszych rozmowach, nie o naszych łzach radości, czasami smutku po wygranych i przegranych meczach w historii piłki ręcznej miasta Płocka i Wisły. Urodziłeś się w Płocku? Dzieciństwo twoje nie, było fajne? Nie urodziłem. A gdzie się urodziłeś? Nie urodziłem się w Płocku. Moja mama pojechała do swojej siostry w odwiedziny, bo tam się urodziła córka i ja po prostu się pospieszyłem. To jest miejscowość Serock, pomiędzy na trasie Warszawa, tam Pułtusk na Ostrołękę. W tej chwili, z tego co wiem, już na przykład tej szpitala położniczego już nie ma, ale rodzina tam w tych okolicach, tak samo moja siostra mieszka, tam się ożeniła, tam żyje ze swoją rodziną, są szczęśliwi. Jest to bardzo przyjemna okolica. No nie ulega wątpliwości, twoje miejsce urodzenia, no więc... Ale bardzo krótko, bardzo krótko, jako się urodziłem, ale całe życie spędziłem w Płocku, później już te lata młodzieńcze i... Krzysztof, wracamy do Płocka, wracamy do tych lat młodzieńczych, wracamy do tych lat, a powiedziałbym, no, twojego dzieciństwa. Gdzie to było, Skarpa? Nie, Słodkie Ulice. Słodkie Ulice, no więc... Aha, no bo tam... Przeciwko bloku to stąd się wzięło powiedzenie, że ten pierwszy złoty medal i ten drugi złoty medal historyczny dla naszego klubu, to właśnie mówią wszyscy, a to chłopaki ze Słodkich. Szkoła podstawowa numer 7, tak? No więc która właśnie. Już nie istnieje, jako budynek jeszcze jest, tak? Ale tam dużo, dużo z nas trenowało, dużo z nas tych chłopców. Pamiętajmy, że ulice Słodkie, tak, Jaśminowa, Smudowa, tam były takie nieformalne walki. Gdzieś był blok wojskowy, gdzieś był milicyjny, gdzieś jacyś tacy. Każdy walczył o swoje. Przypominasz historię, której dzisiaj nie ma? No nie ma. Wszystko się równoważy. Są starsi i młodsi teraz. Już można mówić się zawsze o pokoleniach. Jak jeżeli podzielimy na dzielnice Starego Miasta, czy Podolszyc, czy i nowe osiedla. Jaki był wtedy czas zabaw dawnej młodzieży, dawnych młodzieńców? To był czas spędzony w szkole i poza szkołą. No jak wyglądało to poza szkołą? Poza szkołą? No to był kawałek trawnika, dwa klomby, naprzeciwko siatka, bo było przedszkole i gra w piłę. To się tak nazywało. To była piłka nożna od rana do wieczora. Oczywiście bardzo blisko były sady, teraz obecne tutaj Politechniki. Gdzie są sklepy. Chcesz powiedzieć, że na jabłka tam chodziliście? Czy no tam tak, grali? Tak, nie tylko na jabłka. W zależności co tam w danym dobrze dojrzewało i ten bardzo stróż nas ganiał z psami. Pamiętamy to do dziś. Pamiętamy też takie różne zabawy chowanego w piwnicach, przeszukiwanie czasami piwnicy. Oczywiście to nie było na zasadzie, że ktoś to robił kradł, można tak powiedzieć, tylko po prostu się częstował pewnymi przysmakami, bo pamiętajmy, że swego czasu bardzo dużo przetworów się robiło na swoje potrzeby, na jesień, zimę, nie ulega wątpliwości. Miło wspominasz dzieciństwo? Do okresu stanu wojennego. A później czemu? Dlatego, że jeszcze, bo mój tata był wojskowym i pamiętam taką, przyniósł broń parę dni wcześniej, pokazywał mi jak, na jakiej zasadzie działa. Ty miałeś wtedy ile lat? Chyba 9, może troszkę więcej, no 91, 12, tak? I przyszedł stan wojenny, doba wcześniej przyjechało. Wojsko zabrało ojca do Kostrzynia nad Odrą, wywiozło i zostaliśmy, można powiedzieć, sami. Pamiętam takie, że stanie w kolejkach, po cukier, po słodycze, którym dzieci by na pewno by chciały. To nie miałeś jakiegoś przydziału wojskowego? Było tak, że ojciec w pewnym momencie w jakimś okresie odszedł od nas i zostaliśmy już z mamą i siostrą. No i trzeba tak jako ten może powiedzieć facet, tak, niepełnoletni jeszcze, wziął jakieś obowiązki. Moja mama nie chciała też iść do jednostki wojskowej, tam gdzie była kantyna i brać to, co się należało. No bo jak to ludzie zawsze są ludźmi. Ale pamiętam, stanie po masło, w kolejce dziecko nie stało. No to są takie rzeczy, które się pamięta.
Ale pamiętajmy, że wyszliśmy z tego, tak? No więc właśnie. I tu dążymy do tego, że przez później walkę, przez sport, że to, że trenowaliśmy, że mieliśmy SKS. Myślisz, że to ci pomogło? Wtedy już uprawiałeś, zaczynałeś? A sport ci pomógł tak utrzymać ten pion i charakter? Tak, bardzo. Nie pozwolił ci się załamać? Nie, ja się nigdy nie załamałem. Po prostu no, żyliśmy takie z dnia na dzień, tak? Pamiętam, moja mama bardzo nas wspomagała, bardzo dbała o nas, żebyśmy mieli wszystko. Czasami wracałem po treningu, jako młody dzieciak, potrafiłem zjeść pół bochenka chleba. No, czasami to było pół bochenka, no to było na całą rodzinę, można powiedzieć. Jakieś parówki, pamiętasz, kiedyś były serdelki. Aha, bardzo popularne. Ja po wysiłku serdelki do tego momentu nie lubię, po prostu mnie się niedobrze zrobiło. Wiemy, o co chodzi. Czy wtedy miałeś jakieś marzenia? W tym okresie właśnie. Zawsze. Możesz powiedzieć, które się spełniły, które nie? Wiesz co, no patrząc na przykład jako młodzieniec dorastający, zawsze mówię tak, chodziłem gdzieś tam do dziewczyny, a fajnie było mieć jakieś autko, dojechać po ten. Pamiętam swój pierwszy samochód. Syrenka, wymarzony? Syrenka, no nie, syrenka 104. Jeszcze otwierane drzwi do przodu. Można powiedzieć, że to był taki zakup trochę wymuszony, żeby móc posiadać garaż. Jeżeli nie miałeś samochodu, nie mogłeś być posiadaczem garażu, którego ojciec był właścicielem, czy tam wtedy jeszcze. No to było takie były czasy, nie? No, wiadomo, że każdy marzył o tym, żeby mieć swój pieniądz. I moja mama bardzo była dumna, jeżeli pierwszy raz dostałem stypendium z Wisły. I pan Marek Woliński, który był wtedy dyrektorem, można powiedzieć, kierownikiem, mówi, chłopcze, mówi, tu masz 500 zł, ale ja chcę, żebyś ty to wpłacił na książeczkę. Pamiętasz książeczkę? No przecież, no to było bardzo popularne. To jako młodego książeczki zawodnika, miał każdy, który miał 17-18 lat, żeby nie zdemoralizować pieniędzmi, zażądał sobie, żebym ja to wpłacił. Tak zrobiłeś? Oczywiście. Książeczki nie mam. Kiedy wypłaciłeś z tej książeczki? Był jakiś okres, że czekałeś na to? Uzbierało się coś, czy nie? Tego nie pamiętam, bo mama moja powiedziała, my mamy swoje życie, tu masz ten, tam to sobie oszczędzaj na coś, co będziesz chciał w życiu później. I tak zrobiłeś? I tak zrobiłem. Pamiętasz książeczki mieszkaniowe? Tak, no które przecież. Które też pomogły rodzic ci składać. One były przechowywane w bardzo ważnych miejscach, bo to były lokaty niesamowite i wielka nadzieja dla każdego młodego. I łączył z tym wielkie, fajne plany. Które marzenia ci się spełniły, które nie w życiu? Znaczy sportowo jeszcze myślę, że... Chyba wszystko. No niekoniecznie. Krzysztof, zjeździłeś prawie całą kulę ziemską. To jest jeden z głównych celów, myślę, każdego sportowca, bo to jest co 4 lata, nie zdarza się. No najbardziej prestiżowa impreza sportowa świata, tak, nie ulega wątpliwości. Każdy jeszcze by zdobycie medalu na... I to marzenie jest ciągle jako przechowywane? No oczywiście, że no, nie ulega wątpliwości. Mówisz o byciu na Igrzyskach Olimpijskich jako zawodnik czy jako trener, to wiadomo, że to marzenie ciągle jest przechowywane w szufladzie? Znaczy, jest dalej do realizacji. A, no to się cieszę. A które się już zrealizowało? Domyślam się, że pierwszy medal Mistrzostw Polski, złoto, tu w Płocku, to było wielką euforią. To no, był ten najcenniejszy, najbardziej na sercu leżący? Tak, to był medal wywalczony. Ciężko. Pamiętamy takie medale jeszcze później, które gdzieś tam jedną bramką wygrywaliśmy po ciężkich bojach. Nikt tego nie pamięta w tej chwili, czy przegraliśmy jedną, czy wygraliśmy jedną. Żebyś się nie pomylił, bo dużo kibiców pamięta właśnie. No jeżeli... No może nie dokładnie tak, jak mówisz, od strony encyklopedycznej, ale wspominają niektóre mecze z dawnych lat. Na pewno prezesa Wisły Płock z Nożnych, tak, Kruszewskiego, który był moim kolegą, można powiedzieć, z ławki szkolnej, a razem też chodził na mecze. I do tej pory, jak go zapytasz o jakieś bilety i ten, on ci pokaże właśnie te przechowywane, mówi, przychodził... Z tamtego okresu? Z tamtego okresu. Na pewno zapytam, nie ulega wątpliwości. Bardzo na pewno. Krzysztof, jesteś człowiekiem spełnionym? Dzisiaj, tu i teraz. Powiem tak, że w swoim życiu, w swojej karierze dużo przeżyłem. Tak? Myślę, że rodzina to jest to spełnienie.
tak? Dwóch synów. Fantastyczna rodzina. Wspaniały kibic. Żona na każdym meczu jest, kibicuje ci lat. Przyznają się teraz, jako już pełnoletni i dojrzali mężczyźni, że naśladowali mnie. To miłe, to miłe. Tak, i chcieli być lepsi niż ja w swoich młodzieńczych latach. Musimy kończyć, dokończymy tę rozmowę, znani, ale nieznani, bo już czas nam umyka, a jeszcze zapytamy, co cię w ludziach denerwuje, co nie, a ty na pewno na ten temat będziesz bardzo dużo wiedział. Między innymi to cię zapytamy o dobrą książkę, dobry film, a na dzisiaj kończymy. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia, ja zapraszam Państwa na kolejnego gościa w programie Znani, ale Nieznani.